Hej, hej, dzień dobry, dzień dobry. Dzieci, nie mogę tak głośno mówić. To ja, babcia Danka, jestem w lesie i mam słaby zasięg, a chcę znaleźć łącze mojej wyobraźni. Czyli, o, czyli teleśmele komputele, ale już chyba jest dobrze. Więc zaglądam do domku małego Janka i jego rodziny w Warszawie na Bemowie. A więc. Był letni, gorący, parny dzień, od rana padało i grzmiało. Mały Janek z impetem wpadł do kuchni dziadków. Nikogo tam nie było. Zajrzał do salonu, gdzie stała ich rodzinna przyjazna kanapa. Tu też nikogo nie było. Ale nudy, szepnął Janek. Nic się nie dzieje. Jak to nic? odpowiedział z głębi balkonu dziadek i wyłonił się z drzwi balkonowych. Właśnie teraz, Janeczku, po takim deszczu to się dzieje w przyrodzie ho-ho! dziadek z lubością głęboko odetchnął i uśmiechnął się do chłopca. Jak to? zdziwił się Janek. No, sprawdzałem, czy już przestało padać. Po burzy i deszczu, a jeszcze gdy tak cieplutko, wszystkie rośliny odżyły. Zobacz, jak zmieniły kolor liście drzew i krzaczków, a jej jak ptaki kąpią się w kałużach, a cieszą się, trzepiąc piórkami i skrzydełkami. E tam z czego tu się cieszy, dziadku? Nudzi mi się. Uhum, no dobrze. To sięgnij może na półkę. Po tę pożółkłą książeczkę z czasów mojego dzieciństwa. Razem może poczytamy. Janek stając na palcach, zdjął z półki pożółkłą książkę i biegiem skoczył na kanapę, aż jęknęła. Sadowiąc się wygodnie koło dziadka, podał mu książeczkę. Przyroda mój wnusiu nigdy się nie nudzi, tak jak ty. Rośliny i zwierzęta cały czas muszą walczyć o przetrwanie. O to, by żyć i móc rosnąć. A pamiętasz o naszym bohaterze, co się z nim działo? Bohater opowiadania Marii Konopnickiej o Janku Wędrowniczku. Jak pamiętasz zapewne, chciał zostać i został podróżnikiem, leciał na bocianie, spotkał sąsiadkę z zapłotu, a oko w oko też stanął z baranami, czyli owieczkami. W końcu stanął na skale, na kamieniu, chwycił rączkami gałęzie drzew i podziwiał. A co, Janku, posłuchaj. Na skale, część szósta. O, jak cudnie z szczytu skały na świat Boży patrzeć cały, na te pola, na te rzeki, na ten błękit gdzieś daleki, na te wzgórza siniejące, na promienne złote słońce, na ptaszyny, co nad rzeką przelatują gdzieś daleko, na ten obłok, co po niebie zawietrzykiem się kolebie, na te kwiatki, na te zioła, co podnoszą ku mnie czoła. Tak nasz Janek myśli w duszy. W ten gałąź się ukruszy, której trzymał się nieboże i już noskiem ziemię orze. <laughs> no, to musiało być wielkie drzewo dziadku. Tak myślę. Ale może ta gałąź na dole, za którą się trzymał, była uschła, bo drzewo było stare, a może, może nie miało dostatecznie dużo pożywienia. Żeby urosło drzewo, las, a nawet taki mały zagajnik, potrzeba wiele, wiele lat. Drzewa żyją dłużej, Janku, niż człowiek nawet 300-400 lat. Są różne gatunki drzew. A są też różne rodzaje lasów, na przykład lasy sosnowe, bo tam rośnie dużo sosen, takich z długimi igłami. Albo bukowe, bo rosną tam buki. Albo dębowe, bo rosną dęby, piękne, dostojne drzewa, albo też lasy mieszane. Najpierw są sadzonki, które wyrastają z nasionek przygotowanych przez leśników, e, lub nasionka te roznoszone są przez ptaki albo wiatr. Sadzonki to taki leśny żłobek, potem rosną tak jak ty w przedszkolu. No co ty, dziadku? Ja już jestem prawie w szkole. No zapomniałeś, że chodzę do zerówki? <laughs> no właśnie. Potem te młode drzewka, Janku, są w tak zwanej szkółce leśnej, aż wreszcie jest dla nich etap młodnika, czyli drzewa mają już długi pień. Takie pnie mają jeszcze cienkie, za to już wysokie. Na tyle cienkie, że można je objąć rękoma. A u góry mają korony. Czyli od głównego pędu odrasta bardzo wiele mniejszych gałązek, i one tworzą taką, jakby kopułkę. Koronę drzewa. I jak korony poszczególnych drzew zaczynają się stykać ze sobą, to jest młodnik. A potem przepiękny rośnie las, gaj, gbur, a w Afryce jest dżungla, burz. A, 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 a ja to, dziadku, widziałem, jak Gabryś z pierwszej C łamał na boisku za szkołą takie... Kolorowe patyki z kwiatuszkami. A po co on je, on je dziadku łamał? Pe, pewnie po to, by się pobawić i wyrzucić. A drzewo jednocześnie okaleczone było i będzie chorowało. Janek się zmartwił. No właśnie, a wiesz, dziadku, mama mówi, że jak się choruje, to trzeba dużo pić. Bo jak się pije wodę, to wtedy uciekają zarazki, bo one się boją, że się potopią. No, powiedział mądrze Janek. O, woda to dobrodziejstwo. Nie mielibyśmy tak pięknych widoków na parki, lasów, łąk, gdyby nie drogocenny deszcz. Jak to? Tak, to drogi i cenny? Dziadku, to ile ten deszcz kosztuje, co? O, Janeczku, w niektórych krajach woda jest bezcenna. Posłuchaj i popatrz na obrazki. Masz tu na półce gdzieś taką książeczkę z naszej biblioteki na Bemowie, napisała ją Karolina Matoga pod tytułem Dbam o środowisko. Posłuchaj. Dbam o środowisko. Katarzyna Karolina Matoga. Życiodajna woda. Tylko słodka woda nadaje się do picia. Niestety w wielu miejscach na Ziemi brakuje czystej wody. Woda słona, która jest na ziemi, której jest na Ziemi więcej, szkodzi naszemu zdrowiu. Codziennie zużywamy dużo wody. Pijemy ją, gotujemy w niej, pierzemy i myjemy się. Choć trudno w to uwierzyć, w wielu miejscach na Ziemi brakuje wody zdatnej do picia. Na jej brak cierpią szczególnie mieszkańcy takich krajów, gdzie jest bardzo gorąco i panuje susza. Bez wody nie rosną rośliny i umierają zwierzęta. Ludzie nie mają więc jedzenia. W Afryce dzieci takie jak ty poświęcają nieraz całe dnie na szukanie źródeł wody. Musisz pamiętać, że nie każdą wodę można pić. Woda zdatna do picia musi być czysta i słodka. Nie oznacza to jednak, że powinna mieć słodki smak. Słodka woda to taka, która zawiera mało minerałów i soli. Znajduje się ona w jeziorach i stawach, płynie w rzekach, strumykach, ale też w naszych kranach. Na ziemi i w jej wnętrzu jest bardzo dużo wody, również pod postacią lodu, śniegu i pary wodnej. Kiedy słońce ogrzewa ziemię, woda paruje i unosi się wysoko w atmosferze. W powietrzu maleńkie kropelki zbijają się ze sobą i powstaje chmura. Kiedy chmura jest już bardzo duża i ciężka, woda z powrotem spada na ziemię jako deszcz, grad lub śnieg. Hmm. No to tyle. No, no dobrze, dobrze, dziadku. A, a możemy sami zrobić taką słodką wodę? No pewnie. Choć, jest jeszcze kompot truskawkowy w kuchni. Oj, to pysznie. To mniam, miam. Mniam.